Teraz kolejne prawa, prawa Kirchhoffa. Też to są jedne z najważniejszych praw. One w zasadzie są bardzo też proste, intuicyjne, więc powinno się łatwo je dać zrozumieć. Tu wprowadzę takie tylko dla nazewnictwa pojęcie węzła, gdzie dowolne jakieś co najmniej trzy przewodniki się spotykają i są połączone, na przykład zlutowane, to taki punkt nazywamy węzłem. W przypadku analogii wodnej możemy sobie wyobrażać, że jakieś co najmniej trzy rury się spotykają i ta woda może swobodnie między nimi przepływać, ale nie ucieka nigdzie na zewnątrz. Więc jeżeli na przykład tutaj nam wpływa jakaś ilość wody na sekundę, tym drugim przewodnikiem też wpływa do węzła kolejna ilość wody na sekundę, no to jest logiczne, że ponieważ ta woda się nigdzie nie traci, to łączna ilość tyle, ile wpłynęło, to tyle musi wypłynąć. I to jest całe sformułowanie pierwszego prawa Kirchhoffa. Podobnie dla większej ilości węzłów. Czyli suma natężeń prądów wpływających jest równa sumie natężeń prądów wypływających. Gdy te prądy właśnie wypływające przeniesiemy tu na drugą stronę, to możemy sobie przyjąć, że je tutaj sumujemy z minusem, natomiast prądy wpływające do danego węzła sumujemy z plusem i wtedy one wszystkie algebraicznie dodają się do zera. Po co to jest potrzebne? Właśnie po to, że gdybyśmy na przykład znali wartość prądu I2, I3, to możemy sobie wyliczyć ten prąd I1. Duża część analizy obwodów elektrycznych polega właśnie na korzystaniu z tego pierwszego prawa Kirchhoffa. Teraz drugie prawo Kirchhoffa. Ono bardzo często w szkołach jest źle podawane. Może nie tyle źle, ale troszkę mylnie. Bo ono jest podawane jako prawo dla prądu elektrycznego, a ono jest prawem znacznie bardziej ogólnym, matematycznym, które nie musi mieć nic wspólnego z prądem. Dla niektórych to może być szokujące. Tu najpierw zdefiniuję coś takiego, że gdy mamy jakąś dowolną zamkniętą pętlę, czyli dowolną zamkniętą krzywą sobie wybierzemy, wzdłuż której są te przewody oznaczone czarnym kolorem oraz różne tam opadniki. Zaraz tutaj powiemy sobie jeszcze właśnie o źródłach napięcia i o sile elektromotorycznej, ale są generalnie różne elementy połączone w pętlę. Na razie nieważne, jakie są te elementy, tylko byleby ta pętla była zamknięta. Tu z tej pętli mogłyby sobie prądy jeszcze gdzieś wychodzić na zewnątrz, ale rozważamy na razie tylko tą zamkniętą pętlę. I jeżeli teraz na razie powiem tak dla ścisłowców, jeżeli ktoś nie jest ścisłowcem, to nie musi tego słuchać. Jeżeli byśmy zdefiniowali dowolną funkcję na tej pętli, która byłaby ciągła, nie miała żadnych skoków, to dowolna funkcja ciągła, która zmienia się idąc wzdłuż tej pętli, musi spełniać drugie prawo Kirchhoffa, czyli prawo takie, które mówi, że suma różnic tej funkcji pomiędzy dowolnymi tutaj, czyli jeżeli weźmiemy tu jakieś punkty, powiedzmy pierwszy punkt, tu policzę tą wartość funkcji, zobaczę jaka jest tutaj wartość funkcji i policzę różnicę. Znowu wezmę ten punkt i ten i wezmę różnicę tych wartości funkcji. Wezmę ten punkt i ten i policzę różnicę. I tak, jeżeli pójdę po całej pętli, to suma tych wszystkich różnic, obojętnie jakiej, byleby to była funkcja ciągła, to suma tych różnic musi być równa 0, czyli te różnice muszą się znosić do zera. No i tu jest trochę, o tyle może to jest logiczne, gdyby tutaj była jakaś powiedzmy rzeka, która sobie tak płynie, a te bateryjki to byłyby takie pompy, które wprawiają tą wodę w ruch. A w miejscu, gdy są te opadniki oznaczone tutaj tymi prostokątami, to możemy sobie wyobrażać, że tutaj w tym momencie na przykład jest wyższa wysokość, a w tym momencie jest niższa wysokość. Podobnie tutaj tuż przed opadnikiem jest wyższa wysokość, a tutaj ta woda spływa do niższej wysokości, a następnie mamy pompę, która nam z jakiejś niższej wysokości do wyższej pompuje tą wodę.
Tu akurat jest pompa, która przeszkadza, czyli pompuje nam w drugą stronę, ale powiedzmy, że ona jest słabsza i zwyciężyła ta pompa. To każdy intuicyjnie czuje, że ponieważ ta pętla jest zamknięta, to sumaryczna różnica wysokości na takiej pętli musi być równa 0, ponieważ wysokość jest funkcją ciągłą. Czyli tutaj ta wysokość, mimo że tutaj jest spadek, to ten spadek nie jest pionowy tej wysokości, tylko odbywa się na pewnej długości. Więc wysokość jest, jest przykładem takiej, takiej właśnie funkcji ciągłej. Tu jeszcze powiem jedno, jak teraz w praktyce stosować to prawo, bo kogoś może nie interesować teoria. Mamy jakieś zadanie, w którym będziemy chcieli właśnie, będziemy wiedzieli, jakie są bateryjki, jakie są opłatniki, będziemy się chcieli dowiedzieć i wyliczyć, jaki jest płynący prąd w takim obwodzie. To jest najczęstsze zadanie w prądzie stałym. Znamy źródła napięcia, tak zwanej siły elektromotorycznej, i chcemy się dowiedzieć, gdzie płynie prąd. W tym miejscu muszę powiedzieć jeszcze o sile elektromotorycznej. Ja ją jeszcze dla studentów w innym miejscu porządnie zdefiniuję przez całkę, natomiast dla uczniów najważniejsza rzecz, siła elektromotoryczna nie jest siłą. To jest takie mylne trochę pojęcie, więc jako idealną siłę elektromotoryczną to rozumiemy takie ogniwo, które niezależnie od tego, jaki opór się do niego dołączy zewnętrzny, wytwarza na swoich zaciskach stałą różnicę potencjałów. I gdyby ktoś kupił bateryjkę, taką idealną, która nie ma żadnego oporu wewnętrznego i która ma tam nieskończoną możliwość magazynowania ładunków, to taka bateryjka by utrzymywała właśnie stałą różnicę. Tutaj wyższy potencjał oznaczony plusem, a tutaj minusem niższy. Takie bateryjki w sklepach, raz, że mają opór, a dwa, to one tylko przez pewien czas są w stanie utrzymywać w przybliżeniu stałą różnicę potencjałów. Natomiast do celów obliczeniowych to tą idealną różnicę potencjałów, którą wytwarza bateryjka, nawet rzeczywista, ale przy rozwartych zaciskach jej, nazywamy siłą elektromotoryczną. Oczywiście im ona jest większa, tym potem po dołączeniu danego oporu większy prąd może płynąć. Jeżeli to kogoś nie przekonuje, to można sobie ją na analogii wodnej siłę elektromotoryczną wyobrażać jako taką pompę, która z niższej wysokości do wyższej nam wodę tutaj pompuje. Jeszcze powiem o strzałkowaniu. Żeby nam łatwiej było wszystko liczyć, to elektrycy umówili się tak, że tymi czerwonymi strzałkami, oczywiście one nie muszą być czerwone, ale na moich rysunkach są, te czerwone strzałki, które one mówią, w którą stronę potencjał rośnie. Czyli strzałka ma wskazywać zawsze na danym elemencie elektrycznym punkt wyższego potencjału. W przypadku siły elektromotorycznej to jest ta okładzina dodatnia, natomiast w przypadku opornika elektrycznego, tak zwanego rezystora, to wyższy potencjał jest zawsze po tej stronie, z której prąd nadpływa. A tam, gdzie prąd wypływa, jest niższy potencjał, no bo prąd elektryczny płynie w kierunku niższego potencjału. Więc to, co my mamy zrobić w danym zadaniu, przejdźmy już do konkretów. Zaznaczamy wszystkie napięcia, oznaczając je symbolami. Osobno te napięcia odbiornikowe literkami U, a napięcia źródłowe literkami Epsilon. I strzałkujemy je zgodnie z tym, jak zostały połączone. Następnie wybieramy sobie jakiś dowolny kierunek obiegu tej pętli. To jest tylko taki matematyczny trik po to, żeby łatwiej nam było napisać drugie prawo Kirchhoffa. Więc ja sobie tu wziąłem, że przyjmuję, że dodatnim kierunkiem obiegu jest kierunek przeciwny do wskazówek zegara. I wtedy wszystkie te napięcia, które mają strzałki przeciwne, tak jak tutaj do tego kierunku obiegu, to przy sumowaniu tych napięć wstawiam je z minusem. Natomiast tak jak ta siła elektromotoryczna E1, epsilon 1, ma strzałkę napięcia zgodną z kierunkiem obiegu, dlatego wstawiam ją tutaj do równania z plusem, ta ma przeciwną, to z minusem.
I drugie prawo Kirchhoffa zapisujemy w ten sposób, że startując od dowolnego miejsca, no tu akurat startowałem od tego miejsca tuż przed bateryjką o sile elektromotorycznej Epsilon-1, obiegamy całą pętlę i wszystkie te napięcia, które napotkamy, wstawiamy tu z plusami bądź z minusami zgodnie z tą regułą znaków. I drugie prawo Kirchhoffa mówi nam, że ta suma tych napięć algebraiczna będzie równa 0. Znowu teraz, po co nam jest to prawo Kirchhoffa? My zwykle znamy te siły elektromotoryczne, natomiast nie znamy tych napięć odbiornikowych. Jeżeli teraz tutaj z prawa Ohma wyliczy się, że napięcie to jest opór razy natężenie prądu, to można tutaj sobie wstawić, że tutaj jest na przykład R1 razy I1, a tutaj R2 razy też I1, bo tutaj w połączeniu, gdy nie mamy żadnych rozgałęzień, to woda musi wszędzie płynąć tak samo, w sensie tempa, więc prąd musi być ten sam, to z tego równania można by wyliczyć wtedy płynący tutaj prąd, a to jest zwykle potrzebne elektrykom. Tutaj jeszcze zaznaczę dwie rzeczy, o których rzadko się mówi, albo jakoś tak mimochodem, że w przypadku prądu stałego, gdy nie mamy żadnych tak zwanych kondensatorów w obwodzie, czyli elementów do gromadzenia ładunku, to prąd musi tutaj właśnie płynąć jednostajnie, czyli natężenie, jak nie ma żadnych rozgałęzień, to musi być w takiej pętli zawsze stałe. W każdym punkcie, gdyby ktoś mierzył, ile ładunku w jednostce czasu przepływa przez przekrój poprzeczny, to zawsze byłoby to tyle samo przy prądzie stałym. Czyli nie ma czegoś takiego, że woda tutaj gdzieś napływa, się gromadzi, no bo ona jest nieściśliwa, więc w pewnym sensie, może nie jest dobra analogia, ale na wodzie sobie można tak rozumieć. Czyli ten prąd musi płynąć jednostajnie i poza wszystkimi elementami elektrycznymi, to jest ta druga rzecz, poza tymi opornikami, poza tymi siłami elektromotorycznymi i ewentualnie innymi elementami, które tutaj są zaznaczone, to zakładamy, że ten przewodnik, który tutaj jest, łączący te elementy, na przykład jakiś drut, że on ma w przybliżeniu opór równy 0. Czyli tutaj jest taka idealna rura, w której nie ma tarcia nawet między tą wodą a tą rurą. Czyli ten prąd, gdybyśmy zwarli taką bateryjkę samym takim kawałkiem przewodu, to tam prąd formalnie płynąłby nieskończony. To oczywiście jest pewne przybliżenie, ale tak tutaj modelowo zakładamy. I to ma sens, bo elektrycy, jeżeli nawet zmierzą jakiś opór przewodu, to umieszczają go w postaci takiego elementu, który reprezentuje nam ten opór przewodu, a sam ten przewód na wykresie traktują jako bezoporowy. To jest bardzo ważna rzecz. Tutaj w analogii wodnej rozumiemy to tak, że ten przewód jest krzywą, która ma stałą wysokość tej rzeki, która tutaj płynie. Czyli na tej krzywej wysokość rzeki jest stała, a tutaj powiedzmy rzeka sobie spada, ale tylko tam, gdzie jest ten opornik. Bo czasami są zadania, gdzie trzeba policzyć jakieś różnice potencjałów pomiędzy wybranymi punktami, to wtedy nieważne, czy tutaj to zaczepimy, czy tutaj, bo te dwa punkty, czy te wszystkie punkty na tym odcinku mają ten sam potencjał. Też ważny jest kształt, albo raczej powinienem powiedzieć, że nieważny jest kształt, czyli my możemy tutaj dowolnie modyfikować, czyli rozciągać i skracać te bezoporowe przewodniki, możemy je wyginać, bylebyśmy nie rozrywali ich, ani nigdzie ze sobą nie lutowali tam, gdzie to nie jest zaznaczone. Miejsce lutowania zawsze musi być zaznaczone tak jak tutaj, czyli kropką. Jeżeli nawet są jakieś przewody skrzyżowane, ale nie ma kropki, to ściśle rzecz biorąc zakładamy, że tam one nie są zlutowane, czyli nie są połączone. I czasem są takie zadania, które mają bardzo jakiś brzydki obwód narysowany, który nam się wydaje trudny, to można pomyśleć, jak sobie go w wyobraźni bądź na kartce tak powyginać, żeby on wyglądał prościej.
To jest taka dobra rada, więc można czasem dany kawałek przewodu sobie skrócić, wydłużyć, przekręcić. Tylko muszą być to ciągłe przekształcenia, czyli nie wolno nam rozrywać i sklejać.